Pomnik Niepodległości w Słupcy to szczególne miejsce w mieście, odsłonięty 3 maja 1926 roku. Podczas okupacji w 1940 roku został rozebrany przez hitlerowców. Pół wieku później, w 1997 roku, wrócił na swoje miejsce. Od tego czasu każdego roku mieszkańcy Słupcy i okolic tłumnie się przy nim gromadzili, by wspólnie obchodzić Święto Konstytucji 3 maja. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, uroczystości te nie będą mogły się odbyć. Nie znaczy to jednak, że Słupczanie nie będą pamiętać, jak ważną dla naszego kraju była Konstytucja 3 maja. Dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. Było triumfem polskiej myśli politycznej i polskiego konstytucjonalizmu. Tak rok temu podczas uroczystych obchodów mówił burmistrz Michał Pyrzyk. Słowa te cały czas są aktualne. Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja wprowadziła szereg praw, które miały zapewnić rozwój państwa. Znosiła liberum veto, wolną elekcję, ustanawiała straż praw, czyli nowy rząd z królem na czele. Uchwalała nowe zwiększone podatki, które miały płacić szlachta i duchowieństwo na powiększoną armię. Rozciągała prawa wolnościowe na mieszczan i brała pod opiekę państwa stan chłopski. Niestety, państwa ościenne, Rosja i Prusy, sprzeciwiły się jej, wypowiadając Rzeczypospolitej wojnę i doprowadzając do drugiego rozbioru. Konstytucja 3 maja została co prawda obalona, ale przez lata rozbiorów nawiązywano do niej. Była świadectwem, że Polacy, jeśli się zjednoczą, są w stanie naprawić wady swojego ustroju. Była tym, co przez lata zaborów budziło polskiego ducha i nadzieję na odzyskanie niepodległości.